Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kanale Z Kopyta Wjeżdżam. Po prawie rocznej przerwie, niestety mój brak czasu spowodował moją nieobecność tutaj na kanale i w dużej mierze ogólnie w social mediach, ale to, że wciąż dopytywaliście o filmy i jednak to, że lubię dla Was tworzyć, też moja rodzina mnie bardzo popychała w tę stronę, abym wciąż tutaj dla Was działała. Tak, to zdecydowałam się, że spróbuję znaleźć odrobinę czasu, żeby co jakiś czas jakiś filmik tutaj dla Was wleciał na kanał. Także nie mogę obiecać super regularności, ale może co 2 tygodnie uda się? Nie wiem. Na pewno na story na Instagramie będę Wam trochę więcej mówiła, jak to u mnie z czasem się wszystko układa. Dobra, myślę, że nie ma co tracić czasu na ten temat i przejdę od razu do dzisiejszego filmu, którym właśnie chciałabym zapoczątkować mój powrót tutaj na kanał. Tak, będzie to porównanie filmu, a w zasadzie treningu z lata i teraz z zimy. Ale przede wszystkim chciałabym się skupić nie na samej porze roku, bo wiadomo, że teraz w zimie trening przeprowadzam na hali, a latem było piękne słońce i jeździłam sobie na placu, na dworze. Bardziej chciałabym się właśnie skupić na samym treningu, na mojej pracy z Gardeją. Także właśnie na tym materiale, który już mam dla Was nagrany, opowiem, jak to wszystko wygląda. Zresztą sami będziecie mogli zobaczyć różnice. No i tyle. Jeszcze słuchajcie, na sam koniec filmu powiem Wam 2 słowa na temat kawaliady najbliższej w Sopocie, na której będę. Także jeśli też się wybieracie, to możecie zostać na sam koniec. Ja tam jeszcze parę słów na ten temat powiem. A teraz już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Ach, przyznajcie, że te ujęcia z lata są po prostu przepiękne. To niebieskie niebo i słońce, ta zieleń, to jest coś, za czym teraz strasznie tęsknię w środku zimy. Ale dobra, miałam się skupić przede wszystkim na treningu, także co my tu mamy? Na początku praca z ziemi, czyli przejścia, stój, stęp, kłus, mamy też cofnięcie i w ten sposób rozpoczynamy tak naprawdę każdy nasz trening, chociażby małym spacerkiem w ręce. Następnie już w siodle mamy rozstępowanie i rozkłusowanie na luźnej wodzy. Taką rozgrzewkę robię od właśnie mniej więcej chyba z pół roku temu zaczęłam, bo kiedyś tak zupełnie jakby pomijałam takie rozgrzewkę na luźnej wodzy, ale po prostu zaczęłam to robić i widzę, jak bardzo przekłada się to na kolejne części treningu. Bo to jest taka rozgrzewka stricte dla Gardei. Po prostu, żeby ona rozgrzała te partie ciała, których używa. I widzę, że to po prostu dobrze zarówno na mnie, jak i na nią wpływa. Strasznie się rozgadałam, ale my już tutaj jesteśmy w galopie. A były też przejścia w kłusie, stęp, kłus, były drągi w kłusie. I chciałam tylko właśnie zauważyć, że jak tylko zebrałam wodę, to od razu Gardeja się spięła. I co prawda były momenty bardzo ładne w kłusie, ale właśnie zupełnie inaczej zaczęła Gardeja pracować, jak tylko weszłam na kontakt. W galopie całkiem podoba mi się mój dosiad. Gardeja na przykład w tym momencie za to idzie bardzo, bardzo spięta. I właśnie na tym chciałam się dzisiaj przede wszystkim skupić. Widać zarówno po jej mimice twarzy, mimice pyska, jak i po uszach i po całej pracy ciała, że są momenty, które po prostu są bardzo, w których ona odczuwa straszny dyskomfort. Za to na przykład taka waletka w galopie była naprawdę w porządku. A tutaj drągi w kłusie i zagalopowanie, widać jakby Gardeja była po prostu straszną, taką spiętą, sztywną bryłą. Tak być nie powinno i właśnie przez ostatnie pół roku właśnie nad tym pracowałam. Ja już wtedy wiedziałam i starałam się jakby unikać tego i iść w dobrym kierunku, ale na tym polega postęp, że musimy od czegoś, powiedzmy, złego wyjść. Także tutaj zdecydowanie widzę to, że Gardeja nie jest wygięta ładnie do wewnątrz, jest właśnie bardzo sztywna. Sam jej wykrok zadu
jest bardzo ograniczony. I wiem, jak ona może, i sami widzieliście na luźnej wodzy w Kłusie. Jest ogromna różnica, a teraz jest takim właśnie taką kicającą, sztywną bryłą. No przyznajcie, że tak. To wspiera też ona chwilami pysk, więc też pokazuje, że coś jej się tutaj nie podoba. Najbardziej chyba właśnie widać to w przejściach i właśnie na drągach. No i dobra, mamy na koniec już rozkłusowanie na luźnej wodzy, a na sam koniec treningu zdjęłam gardei o głowie i zarówno stęp, jak i ten kłus na koniec właśnie odbył się bez ogłowia. I bardzo fajnie tutaj widać, jak Gardeja od razu zmieniła nastawienie i jak bardzo się rozluźniła i po prostu jej ruch stał się o niebo bardziej elastyczny. Gardeja też podniosła do góry grzbiet. Na tym ujęciu to bardzo ładnie widać. Ona po prostu wygląda jak szczęśliwy koń, kiedy jej zdjęłam to o głowie. Opuszcza też sobie główkę do dołu i wygląda to naprawdę bardzo przyjemnie, że miło się ogląda. No i mam nadzieję, że wiecie jakby o czym mówiłam właśnie, wytykając sobie własne błędy. No, aha, wiem, o czym jeszcze chciałam powiedzieć. Zwróćcie uwagę na czaprak. Jest on z Equesta w plastry miodu. On jest teraz dostępny na ich stronie, w ich sklepie, także wrzucam Wam do opisu linka. Może, jeśli jesteście zainteresowani, to możecie zerknąć. No i mamy zimową scenerię. Ojejku, tak zawiało mrozem. Ale przyznajcie, że zima też ma swój urok. Pamiętam, że tego dnia było strasznie zimno i tutaj właśnie oddaję rękawiczki takie śniegowe. Ja bardzo w zimie nie lubię tego, że jakby przez sam mój ubiór, przez rękawiczki, przez buty, przez to, że na przykład teraz na tym filmie mam na sobie milion warstw i czuję się po prostu w tym strasznie niekomfortowo. Strasznie ogranicza moje ruchy po prostu wszystko. No ale dobra, co my tu mamy? Mamy też kłus, stęp, zatrzymania, właśnie taka praca z ziemi. Trochę więcej tutaj właśnie na tym treningu pracowałam i wydaje mi się, że nie ma tutaj większej różnicy, jeśli chodzi o właśnie samą pracę z ziemi, ale chyba sama Gardeja wykazuje trochę większe zainteresowanie pracą. Być może jest to po prostu kwestia dnia, bo oczywiście w jeździectwie bardzo dużo jest tego zależne, od nawet warunków pogodowych. Ale być może też właśnie ja trochę bardziej nauczyłam się, jak Gardeję zainteresować pracą. Zwróćmy też uwagę na takie szczegóły, jak to, że Gardeja na przykład teraz przeżuła, czyli jest to bardzo dobry znak. Jest to znak, że ona myśli i coś właśnie zrozumiała, przemyślała. Na koniec treningu też fajnie Gardeja sobie lubi poziewać. Ale dobra, teraz wsiadłam. No i tak jak zawsze w sumie, rozstępowanie i rozkłusowanie właśnie na luźnej wodzy. Ja bardzo chętnie nagram dla Was w ogóle osobny film na temat samej rozgrzewki, to jak to po prostu u mnie wygląda, bo z własnego doświadczenia, które tak naprawdę cały czas oczywiście zdobywam, mogę Wam po prostu trochę opowiedzieć. Mam parę ćwiczeń, które zawsze robię właśnie na takiej luźnej wodzy. One nie są wymagające, bo tak jak mówiłam, o tej karty ja właśnie też sobie przeżyła. Tak jak mówię, to ma być rozgrzewka właśnie dla konia, żeby to Gardeja rozgrzała te partie ciała, których używa. Czyli nie wymagam od niej, żeby bardziej angażowała daną część ciała. Nie, to ma być dla niej. I widzę, że jej po prostu to bardzo odpowiada. Także dajcie znać, czy jesteście zainteresowani może takim filmem. Teraz mamy już kłus na kontakcie, zebrałam sobie wodę i właśnie już w tym momencie możemy zauważyć, powiedzmy, pierwszą różnicę w porównaniu tych treningów lato-zima, bo Gardeja tutaj w momencie zebrania wody zupełnie się nie spięła. Nie ma tej różnicy w jej ruchu i może nawet wręcz przeciwnie. Jest bardzo elastyczna i jej wykrok jest zdecydowanie lepszy niż wtedy latem. No i mamy tutaj drągi. Zarówno jeździłam je oczywiście na lewo, na prawo, kłusem anglezowanym, jak i w półsiadzie. Było tam przejście, właśnie samo przejście też można porównać, że było o wiele przyjemniejsze, nawet patrząc na sam pyszczek Gardei.
Tutaj właśnie było przejście i najazd na drągi od razu. Mamy też kurs ćwiczebny, no i zagalopowanie. To, co też widzę, taką małą różnicę, może nie, dajcie znać, czy też to widzicie, ale wydaje mi się, że delikatnie lepiej trzymam rękę po prostu. Nie wiem, czy zmienił się mój dosiad, ale na pewno mam rękę bardziej z przodu, co jest zdecydowanie lepsze. Można dużo lepiej pracować w ten sposób. A od dawna się zmagałam właśnie z tym problemem, że ja nie potrafiłam ręki bardziej wziąć do przodu. Tylko jak wiecie, miałam za długie wodze i miałam całą sztywną rękę. Też wydaje mi się, że sama ja jestem trochę bardziej po prostu elastyczna, nie jestem taka sztywna, zwłaszcza jeśli chodzi o rękę, ale też nogę. No i mamy tutaj drągi i kawaletki już też w galopie. Lubię ostatnio rozgrzewać się także w galopie, na przykład w półsiadzie. Jakoś nie wiem, dobrze mi się tak ostatnio pracuje. No i mamy pierwsze podejście właśnie do ćwiczenia, które ostatnim razem robiłam pół roku temu. Tutaj było dosyć szybkie, trochę za szybkie zagalopowanie właśnie po tych drągach. Tutaj Gerdeja patrzy na wejście na halę, bo weszła do nas Hania z Nairą. Gerdeja jest bardzo takim emocjonalnym koniem i cokolwiek gdzieś coś stuknie, coś zobaczy, albo właśnie jakiś nowy koń wchodzi na halę, to ona bardzo to przeżywa. Ja w niej to bardzo lubię, bo Gerdeja też jest straszną gadułą i po tym właśnie jej przeżuwaniu, ziewaniu, po jej uszach i samym spojrzeniu niesamowicie dużo można wyczytać. Nawet po tym, jak spina mięśnie, nawet nie wiem, brzucha. Ona naprawdę jest gadułą, a ja bardzo lubię z nią gadać. No i tutaj już widzicie to właśnie ćwiczenie. No i to, co przede wszystkim ja widzę, to drągi w kłusie. To, jak poprawiła się jakość przejazdu przez te drągi w kłusie, bo koń jest dużo bardziej elastyczny. Widać, że ta praca przynosi jej też przyjemność. Same przejścia z galopu są o wiele bardziej elastyczne. I przyznam, że mam nadzieję, że za kolejne pół roku będę znowu mogła się pośmiać i powytykać sobie błędy z teraźniejszości naszej, którą teraz oczywiście porównuję na dobre, bo cieszę się, że po prostu odnajduję to, co się u nas poprawiło. To, nad czym tak naprawdę pracowałam teraz przez te całe pół roku. Chwilami już myślałam, że nic z tego nie będzie, bo to nie było tak, że było widać efekty z treningu na trening. Ale teraz naprawdę się cieszę, bo w tym momencie je widzę. Ale wciąż dostrzegam rzeczy do poprawy. No ale to dobrze, bo mam nad czym pracować i może właśnie za kolejne parę miesięcy znowu nagram ten sam trening, tylko właśnie znowu zupdate'owany. No a teraz już zdjęłam Gerdei o głowie i tak samo jak na tamtym treningu rozkłusowałam ją właśnie, rozkłusowałam i rozstępowałam już bez ogłowia. Tutaj nie widzę aż takiej różnicy w jej ruchu, bo ona w sumie cały trening pracowała mniej więcej podobnie. Mam też dla Was takie małe porównanie, troszkę dokładniejsze właśnie tych dwóch treningów. Czyli mamy tutaj właśnie na przykład coś, co wydaje mi się, że aż tak bardzo się nie zmieniło, czyli tę kawaletkę w kłusie. O, nawet nie zauważyłam, że tutaj ona leżała na boku, a ją miałam podniesioną. Nieważne. No i właśnie, i tak jak tam nie było za bardzo widać różnicy, powiedzmy, tak tutaj właśnie to ćwiczenie, które jest taką cechą charakterystyczną tego treningu, no to tutaj właśnie można je sobie oglądać i porównywać, bo ja widzę naprawdę ogromną różnicę i zarówno w ruchu Gerdei, jak i po jej właśnie mimice, wszystko tutaj jest inaczej. I podoba mi się właśnie ten trening teraźniejszy, przez to, że on jest taki bardziej harmonijny i patrzy się na niego z takim spokojem i to wszystko wydaje się takie proste i przyjemne. Także mimo, że wciąż widzę te elementy, które właśnie chciałabym poprawić, to
to porównanie wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo widoczne, w sensie różnica. No dobra, więc to chyba tyle, jeśli chodzi o porównanie tych dwóch treningów sprzed pół roku i z teraz. Nawet nie, nawet Was trochę okłamałam, bo jak ostatnio liczyłam, to wyszło mi chyba 4 miesiące i parę dni między tymi treningami, więc nawet nie całe pół roku. No w każdym razie, oglądając teraz te filmy sprzed paru miesięcy, widzę różnicę i czuję zdziwienie, ale przede wszystkim radość, że ta praca poszła właśnie w tym kierunku. I mimo, że teraz oczywiście nadal popełniam mnóstwo błędów, widzę to, a część pewnie nawet nie widzę i zobaczę jej za jakiś czas, no to właśnie super, bo mamy do czego dążyć, możemy się rozwijać, mamy nad czym pracować, na pewno. Ale nie zmienia to faktu, że właśnie widząc te różnice, po prostu się bardzo cieszę, że udało nam się pokonać niektóre nasze problemy, albo pójść przynajmniej o kroczek dalej. Więc dajcie znać, co wy o tym myślicie. Ja chyba nie będę już więcej mówić, bo po prostu resztę sami mogliście zobaczyć, oglądając filmy z treningów. Tak. A to, co jeszcze za to chciałam powiedzieć, to to, o czym wspomniałam na początku filmu, czyli Kawaliada 2022 w Sopocie. Ja będę, słuchajcie, w sobotę wraz z moim chłopakiem i sporo osób ode mnie ze stajni też jedzie, także jedziemy wesołą, dużą ekipą. Ja dla Was chciałabym zorganizować jakieś spotkanie dla widzów, bo też mnie o to prosicie, pytacie, także ja bardzo chętnie. Jeszcze teraz Wam nie powiem dokładnie gdzie i o której, ale tutaj Wam zostawiam mojego Instagrama, także tam gdzieś na story albo w poście po prostu Wam o tym powiem trochę dokładniej. Także dajcie znać, kto będzie, z kim się widzimy i dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Następny już właśnie, w tajemnicy Wam powiem, że kolejny film już jest w montażu, także może za tydzień, najpóźniej za dwa pewnie pojawi się na kanale. Także do następnego filmu, trzymajcie się i cześć!